Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie w pierwszym filmiku w nowym roku. Mamy godzinę 8, jest po 8, ja przed chwilą wstałam i dzisiaj zaczniemy sobie tak mega fajnie dzień, ponieważ taki główny point tego filmiku to właśnie, nie wiem jak to powiedzieć, będę starała się, będziemy starali się jakby zrobić, osiągnąć taką moją wymarzoną, produktywną rutynę. Nie tylko taką produktywną, ale taką jakby dobrą dla mnie, ponieważ chcę ją tak wprowadzić w moje życie, mieć taką swoją rutynę, którą się postanowiło, którą jakby trzeba zaliczyć i która dobrze działa na nasze zdrowie, ale czasami robi się ją z przymusu. Chodzi właśnie o to, żeby ta rutyna była jakby zgodna z nami, ponieważ jakby jak robi się coś na siłę, czujemy się ok, że robimy coś jakby nowego, fajnego, ale później tak totalnie nam się odechciewa, ponieważ po prostu robimy to na siłę. Uwielbiam takie produktywne, ale też spokojne poranki. Są też czynniki, które przeszkadzają nam w osiągnięciu takiej rutyny. Spróbujemy sobie zrobić taką rutynę, wejść w nią powoli. Paznokieć mi odpadł. Więc to są moje dzisiejsze journal prompts. Myślę, że to jest bardzo fajny jakby pomysł na journaling. Ja ostatnio go bardzo polubiłam. Te akurat sama wymyśliłam, ale na przykład fajnym sposobem też jest brać z Pinteresta. Medytacja i poranne strony zaliczone. Ja nadal mam świąteczną piżamę i w ogóle świąteczną ozdobę w pokoju. Teraz tak, chciałabym troszkę ogarnąć pokój, później chcę tak bardziej posprzątać. Wszystko jest wszędzie. Dzień dobry, to znowu ja z przyszłości. Chciałam powiedzieć tylko, że chyba z 2-3 filmiki mi się usunęły, a raczej nie mogły się same usunąć, chyba, nie wiem. Ja je musiałam przez przypadek usunąć, nie wiem, co się z nimi stało. I don't know, może ja mam sklerozę, może po prostu znowu coś nieuważnie kliknęłam, ale szkoda mi ich trochę. Było ładne światło. Akurat tam mówiłam wam o tym, że teraz sobie zrobię jakiś krótki trening, zrobiłam sobie tabaty właśnie on growing ananas, jak mogliście zauważyć. Jak wiecie, dla zdrowia, dla ruchu, zdrowie jest najważniejsze. Ja życzę wam miłego oglądania. Założyłam mój iconic sweterek, który jest najcieplejszym sweterkiem na świecie. Wzięłam sobie śliwkę oraz ciastko owsiane. Jestem już po śniadaniu, do kawki sobie właśnie wzięłam coś na słodko. Oglądałam coś sobie na YouTubie do śniadania, ponieważ miałam taką ochotę. Pamiętam, że wakacje, mój rytuał to było takie mega jakieś fancy śniadanie, jakieś takie ładne, aesthetic, które sprawiało mi przyjemność i oglądałam tego YouTuba albo Netflixa, częściej YouTuba. Teraz ogólnie zaplanuję sobie dzień i jakby naukę bardziej. Kupiłam ten planer w Tigerze i powiem wam, że cudownie mi się sprawdza, jest genialny. Warto zainwestować, jest bardzo wygodny. Ma ogólnie takie zakładki, że miesiące, tygodnie,
tutaj jakiś shell, tego akurat jeszcze nie używałam, bo chyba nie jestem jeszcze na takim etapie planowania, że dokładnie wszystko co godzinę tak robię i się tego trzymam. Tutaj jest zakładka ważne i tutaj mamy to-do list na przykład, albo remember something czy goals. I tego używam najczęściej. Później mamy jakby fun, zabawa, co jest mega słodkie i jakieś bazgroły. A tutaj są po prostu notatki. I jeszcze poczytam sobie książkę. I co? I lecimy dalej! Wyglądam jak ziemniak. Z racji tego, że już jest godzina 13 po 13. No już to nie jest taki poranek, tak. Mimo wszystko, ostatni punkt mojej rutyny to było po prostu takie przejście się, wyjście na dwór, odświeżenie umysłu, you know, bez muzyki, bez niczego, tylko po prostu się przejść. I myślę, że tym właśnie też krótkim spacerem, na który właśnie się wybieramy, zakończę ten filmik i moją rutynę. Jestem z siebie dumna, że wszystko mi się udało. Dosłownie zrobiłam wszystko, co było na mojej liście. Fajnie sobie ją rozplanowałam. Fajnie się jakby z nią czułam. Nie robiłam nic takiego na przymus.